ładne znaczki, południowa Afryka, stulecie uniwersytetu jakiegoś i jeszcze sztuka. No to zobaczmy, co to jest. No jak to otworzyć? Czy to da się otworzyć? Cherry Pen. No, czyli jak ona zrobiła wystawę mail artu, to tam ponad 200 osób przysłało pracę. No i robi różne projekty. Czyli to jest projekt, w którym już brałem udział, czyli jeszcze raz chyba mi przysłała różnych artystów, czyli to właśnie są współprace. Ja z nią współpracowałem w tym projekcie i ona z wieloma osobami współpracuje tutaj. Nie? Czyli jest współautorstwo. Ona jedną warstwę daje wydruku, a ludzie dodają coś od siebie. Czyli jest to trochę z tego pisania bezznaczeniowego, trochę malarstwa, jakieś tam akwarele. No dobra, czyli fajne broszurki wychodzą. To będzie jakaś baza, tak sobie przemyślałem, że zrobią takie coś. Czyli ta wystawa to jest biennale, nawet nie tyle mail artu, co jakiegoś tam mail money, czyli money poczty, sztuki poczty, więc szósty raz już się odbywa, ja jeszcze w tym nie brałem udziału, ale może coś w tym stylu. Teraz wezmę takie już uprzednio przygotowane inne rzeczy i żeby było tak troszkę nietypowo, to nie klejem, tylko zszywaczem to przyczepię. No i może będzie to na wystawie. Pyk. I mamy taką prackę, czyli może dodatkowo jeszcze jakieś prace im zrobię. No wiem, że to jest takie troszkę amatorskie, no może dajmy tu jakiś gest, no nie wygląda mi to bezpiecznie, ale dajmy jakiś gest. Ach, gest, będzie bardziej wieloznaczne, ale możemy jeszcze coś dodać, czyli takie typowe dla mnie w tym mailarcie ostatnio to są takie tekturki, spróbujmy coś bezznaczeniowo napisać. Dobra, może z drugiej strony też. I jeszcze może takie kolejne. Czyli bierzemy tutaj coś, no może jeszcze dam jakieś urozmaicenie, żeby nie było, że to tak się w ogóle nie staram. Dobra, coś takiego. I może jeszcze trzecie. Spróbujmy. Może teraz tak. Hop, 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 hop. Co tak mało? Jeszcze. A tu właśnie zrobimy minimalistycznie. O, coś takiego. No i dodam jeszcze broszurkę. To po prostu akurat mam taką broszurkę, one są tam w różnych wariantach, ale skoro takie coś wydałem, to poślę im. Może zamieszczą na tej wystawie. Jeszcze mam kilka tych zaproszeń, ale no teraz zrobiłem to do Kanady. Zachęcam do interesowania się mail artem. Można wpisać w Google jakieś tam mail art projects i znajdzie się wiele miejsc, gdzie można no, szybko powiększyć sobie, powiedzmy, dorobek, jeśli chodzi o wystawy, wystawy na różnych kontynentach, w różnych krajach. A ja tego nie notuję. Serio, tak nie mówię, że udając skromność, tylko po prostu rozsyłam, gdzieś są publikowane, czasem dostaje się jakiś plik PDF, że było coś pokazane na wystawie. Jeśli ktoś by dłużej chciał działać w tym mailarcie, to zachęcam do dołączenia do tej Unii Artystów Poczty, czyli właśnie podam link pod filmikiem, to IUOMA. Mam nadzieję, że się podobało. Bardzo dziękuję.